Budżet jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego emituje się papiery dłużne, a papiery dłużne muszą pokryć deficyt. W tym roku deficyt to jest 60 miliardów. W budżecie są zapisane środki, które państwo musi dołożyć do środków europejskich, bo taka jest zasada. I w końcu na podstawie tego budżetu urzędnicy wydają pieniądze publiczne. Jeżeli nie ma budżetu, jeżeli są poważne wątpliwości, to ci urzędnicy mogą także ponosić odpowiedzialność. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych. To pokazuje, że te negocjacje, które dzisiaj były prowadzone od rana w Sejmie, były prowadzone przez PiS w złej wierze. To było jedno głosowanie, przyspieszenie gwałtowne po zakończeniu dyskusji. Po 5-minutowej przerwie marszałek Senatu zarządził głosowanie i jeszcze wygłosił takie przemówienie, które dawno nie słyszałem, jeżeli chodzi o poziom demagogii. Przemówienie konfrontacyjne. Ja zwróciłem na to uwagę publicznie. To nie było przemówienie negocjatora. Dziękuję panu. Czy to koniec kompromisu? No zobaczymy, co będzie w Sejmie, ale spodziewam się w Sejmie najgorszego wariantu.